Książę walczący z wilkiem. Przez kolejne dni książę miał się wciąż na baczności. Nie pozwalał, by ognisko zgasło. Budził się na lżejszy szelest czy ciche rżenie konia. Każdy sygnał nastawił go do walki. Dopiero gdy odkrywał, że do tego wiatr, wracał do niespokojnego snu. Nie widział nieraz wilków, które zabiły łanie, ale zdawał sobie sprawę, że są gdzieś w pobliżu i czekają na jego jeden nieopatrzny ruch. On nie chciał stać się wieczerzą drapieżników, dlatego czuwał czasami niemal całe noce, nie pozwalając sobie na zmrużenie oka. W ciągu dnia przysypiał w siodle, pozwalając ogierowi wybrać drogę. Wierzchowiec szedł intuicyjnie przed siebie, jakby znał trasę i wiedział, dokąd zmierza. Książę nie kwestionował jego wyborów. Wieczorami rozbijali obóz. Młodzień rozpalał ognisko i raczył się przypieczonym mięsem łani, którego miał coraz mniej. Odzyskał dawne siły, ale wciąż sidło pozostawało puste. Próbował parę razy rzucać wracające kamieniami. Żadnego nie dorwał. Usiadł na trawie, zjadając jeden z ostatnich kawałków mięsa i pojąc uzupełnioną na ostatnim pustej wodą. Po raz kolejny rozważał swoją sytuację i to, co powinien zrobić. Był w dosyć trudnym położeniu. Nie wiedział nawet, gdzie się znajduje, a co dopiero dokąd powinien się udać. Stres powodowany pogonią zaczął mijać, więc mógł jeszcze raz na chłodno przemyśleć swój plan. Coraz bardziej skłaniał się do tego, by jednak skorzystać z pomocy sojuszników swojego ojca. Nie wiedział tylko, czy ci ludzie nie zostali już przekupieni lub zastraszeni. Część pewnie zginęła lub niedługo miała zginąć, nie chcąc dołączyć do Króla Nocy. Innych prawdopodobnie czekał równie nieprzyjemny los. Wtedy przypomniał sobie jeszcze jednych sojusznikach, którzy na pewno nie odmówiliby pomocy synowi Króla Dnia, a nie daliby sobie napędzić stracha. Był to odważny lud, jakich mało. Wcześniej nie chciał do nich jechać, by przypadkiem nie narazić ich swoją osobą niebezpieczeństwa. Jednak teraz przypomniał sobie słowa tamtejszego władcy, który obiecał, że zawsze będzie o nich mile widziany. Pewnie nie przewidywał, że książę kiedykolwiek stanie się uciekinierem poszukiwanym przez mordercę. Ale młodzieniec mógł założyć, że ta sytuacja nie wpłynie na bezczynność króla. Z tą radosną myślą ułożył się do snu. Już marzył o tym, jak wyjedzie przez bramę miasta i znajdzie się w bezpiecznym miejscu, gdzie nie będzie musiał walczyć o przetrwanie z drapieżnikami. Jednak jego sen nie trwał długo. Wśród ciszy nocy już słyszał nerwowe rżenie swego konia. Dotąd nie lekceważył tego dźwięku, mimo że do tej pory nie okazywało się niczym poważnym. Więc i teraz nie zamierza go puścić mimo uszu. Nie poruszył się, lecz wsłuchał się w ciszę. Nagle zerwał się z ziemi, trzymając w dłoni swój miecz. Nie rozstał się z nim ani na chwilę i na podczas snu miał go pod ręką. O mały włos, a stałby się kolejny dla drapieżnika. Cudem uniknął ostrych jak brzytwa kłów. Wilk cofnął się i przyjął ponownie boją postawę. Nie zamierzał odejść stąd bez jedzenia, a książę nie zamierzał stać się jego strawą. Młodzieniec od swojej ucieczki nie był jeszcze tak przerażony jak teraz. Nigdy dotąd nie zdarzyło mu się walczyć samotnie z drapieżnikiem. Podczas polowań zawsze wyruszał z dorosłymi myśliwymi i wspólnie brali się do łowów. Teraz był sam, naprzeciw wygłodniałego, ale i samotnego, z czego zdał sobie sprawę po chwili, wilka. Przynajmniej musiał stawiać czoło za iwatasze. Machnął mieczem, a zwierzę odskoczyło, by po chwili przeprowadzić atak. Wilk dostrzegł, że człowiek będzie trudno do pokonania ofiarę, dlatego zrezygnował z niego na rzecz łatwiejszego, czyli stojącego nieopodal konia. Jego zamiar nie umknął uwadze księcia. Najpierw musisz zabić mnie, rzekł, zakrętując mu drogę. Drapieżnik warknął i rzucił się znowu do walki. Młodzieniec został parokrotnie zraniony przez kły i pazury zwierzęcia, ale wciąż walczył zaciekle. Każdą ranę oddał dwukrotnie, siekąc i cikając przeciwnika. Nie poddawał się zmęczeniu, bo wiedział, że pojedynek może zakończyć jedynie śmiercią jednego z nich. I po długiej walce tak się stało. Martwy wilk leżał przed nim. Książę wyczerpany walką padł na ziemię,
ale wciąż nie wypuszczał miecza z dłoni. Spojrzał na młodego wilka, który podobnie jak on jedynie walczył o przetrwanie i przegrał to starcie. Młodzień zastanawiał się nad zostawieniem go i ruszeniem w dalszą drogę, ale zdał sobie sprawę, jak trudno mu jest zdobyć mięso. Dlatego podsadził ogień, który zdążył przygasnąć podczas ich walki. Potem wziął się za oskurowanie drapieżnika, odkrył kilka kawałków mięsa i przypiekł je na ogniu. Kiedy skończył, wrzucił je do juków i wyruszył w dalszą drogę. Chciał uniknąć spotkania z Fatahą, która mogła kręcić się w pobliżu. Mimo, że mięso wilka nie należało do najsmaczniejszych, było pożywieniem, które pozwoliło księciu przetrwać kolejne dni. Dlatego nawet w jego myślach nie pojawiło się ani jedno słowo skargi na gumowate i trudne do przełknięcia pożywienie. Najważniejsze było to, że przeżył.